zaczyna manewrować odbiornikiem, szukając sygnału radiowego. Przy pomocy czego? Przy pomocy, jak powiedziałem, odbiornika. Odbiornik wygląda w ten sposób, z tym, że to jest jeszcze niekompletny odbiornik. Należy temu odbiornikowi przedłużyć antenę. Ja celowo chcę pokazać Wam, że mam takie dwa komplety przedłużaczy, które się trochę między sobą różnią. Prawda? Te dwa są jednakowej długości i te dwa też jednakowej, ale pomiędzy nimi jest różnica. I teraz trzeba na to uważać, żeby się nie pomylić. Krótsze elementy wkręcamy w przedni element. W ogóle odbiornik zawodnik trzyma w ten sposób. W zasadzie ten tylko, że powinien prawą ręką, tak jest skonstruowany, po to, żeby lewą ręką mógł swobodnie obracać pokrętłami. Więc w ten sposób trzymamy odbiornik, a zatem to jest przód odbiornika i tutaj mocuje się przedłużenia anteny. Wkłada się, a następnie nakrętką się dokręca i z drugiej strony podobnie. Robimy, a te dłuższe przedłużacze do tylnego elementu anteny kierunkowej. Ta antena właśnie jest anteną kierunkową, dlatego nazywa się kierunkową, że niejednakowo skutecznie potrafi odbierać sygnał radiowy z różnych kierunków. Słychać. Prawda? Już coś słychać. Słuchawkę nakładamy sobie na jedno ucho, na głowę. Dymi. O! Co tam się dzieje? Gdzieś tutaj się zrobiło zwarcie. Na więcej miejsc. Teraz ja ledwo słyszę w tym położeniu. Obracam antenę, wiem w którą stronę, bo tam jest nadajnik i słyszę trochę głośniej. To zjawisko należy wykorzystać. Należy właściwego kierunku, w którym trzeba będzie pobiec, żeby znaleźć ukryty nadajnik. Rozumiemy to? Na pewno? Aha, nie rozumiemy, bo nie było potwierdzenia. No więc jeszcze raz wyjaśnię. Teraz słuchaj. Masz 5 minut czasu. Masz zegarek? Nie masz, twoja strata. Nie, przepraszam, więcej. Dzisiaj w tej naszej zabawie są wykorzystywane przez służby profesjonalne i to poważne służby, jak na przykład Straż Graniczna, Wojsko, do czego? Do śledzenia różnych, do wykrywania jakichś niezidentyfikowanych źródeł radiowych. No, powiem wprost, szpiegostwo. Co prawda w dzisiejszych czasach szpiegostwo uprawia się na różne innymi jeszcze metodami, ale między innymi takimi, z wykorzystaniem właśnie urządzeń radiowych, radiostacji, prawda? Jakieś tam przenośne, gdzieś się w lesie ukryje i nadaje jakieś, tak, jak to można to obejrzeć. Także to takie jest powiązanie. Natomiast jeżeli będzie ktoś miał silną wolę i pogłębiać swoją i wiedzę, ale i polepszać umiejętności, no trzeba będzie gdzieś tak, powiedzmy się, no nie wiem, kto do pana Andrzeja, do pana Wiesia, Waldka, przepraszam, czy Henia, no sponsora poszukać i kupić kilka odbiorników i wtedy mielibyście na miejscu takie urządzenia. Są drogie, bo na przykład ja nie wiem, ile te odbiorniki kosztowały, bo one, ja otrzymałem je chyba ze 20 lat temu, za jeszcze tamtejszych czasów. Proszę, przepraszam, postawić panu Ryszardowi piwo i przyjechać przedtem, tak? No tak, ale, no? To będzie, co by na to? Ale to będzie okazjonalnie. Natomiast chcąc być zawodnikiem, żeby pojechać, no, ja mówiłem przedtem, prawda, że Mistrzostwa Polski, Świata rozgrywane są, chcąc być dobrym zawodnikiem, trzeba byłoby mieć taki odbiornik w domu. Nadajniki też. I umawiamy się dwa razy w tygodniu, na przykład robimy treningi, chyba że pogoda jest kiepska. Aczkolwiek też trzeba ich w złą pogodę, bo jak zawody są wyznaczone, poważne zawody, to się ich nie odwołuje.
i słyszałem, ja co prawda też brałem udział jako sędzia w kilku zawodach, ale słyszałem, trafiłem na lepszą pogodę, natomiast słyszałem, jak opowiadali, jak sędziowie marzli, bo gdzieś tam na początku maja, różnie to jest, też ładna pogoda dzisiaj, też niby początek maja, gdzie temperatura w górach tam była minusowa, deszcz ze śniegiem padał. I trzeba było 3 godziny taki sędzia tam gdzieś stać. No zawodnik może trochę krócej, ale no i zawodnik był w ruchu, to może im akurat było trochę lepiej. Także, ale trzeba być na to przygotowanym, że też deszcz pada, a tu trzeba biegać. Trzeba biegać, zroszona jest ten, prawda, no, trzeba też przygotować sobie i obuwie wtedy odpowiednie i tak dalej. Ale nade wszystko trzeba posiadać umiejętności posługiwania się niby tymi dwiema gałeczkami, żeby wstroić się w nadajnik, żeby ustawić właściwą głośność sygnału. A ta głośność się zmienia, im bliżej jesteśmy nadajnika, tego lisa, tym trzeba będzie ściszać, bo inaczej to będzie, jak będziemy tuż przy nadajniku, to co prawda stwierdziliśmy pewną różnicę sygnału tu, jak byliśmy, jak sprawdzaliśmy, prawda, ale będzie to tak nieraz, że nie wiadomo i tak dobrze, no i teraz gdzie, tu biec czy tam biec? To zupełnie dwa różne kierunki, prawie że przeciwstawne. Więc zawodnicy tacy, którzy już dobrze swój sprzęt poznali, to nawet sobie skalują to pokrętło siły głosu. Jeśli sobie ustawi tak, że ledwo słyszy, to on mniej więcej wie, że znajduje się na przykład 0,5 kilometra od nadajnika. Jak się przybliża i sygnał się zmniejsza, reguluje i to na pokrętle ma ustawione, że jeszcze mu 200 metrów na przykład zostało. To ułatwia wtedy, bo teraz co jeszcze wam powiem? Tu dzisiaj, bo inaczej nie można było, ten nadajnik cały czas pikał. Natomiast na takich zawodach nadajnik pracuje przez 1 minutę i się wyłącza na 4 minuty. W tym czasie gdzieś inny jest zainstalowany, zaczyna swoją minutę nadawać. Później 3., 4. i tak dalej, i 5. I po 5 minutach znowu ten pierwszy nadaje. I to niesamowite utrudnienie, bo na przykład zdążyliśmy namierzyć, no i teraz trzeba co zapamiętać, że to jest na przykład gdzieś tam na horyzoncie jakiś charakterystyczny punkt, może drzewo wyróżniające się od innych, prawda? I bo sygnału nie ma, ale namierzyłem, że to jest tam i biegnę. I tu się biegnie, tu jeszcze oprócz umiejętności technicznych, obsługiwania sprzętu, honor w nogach jeszcze, mięśnie ważne są tutaj.